Po raz kolejny zdarzyła się sytuacja nieprzyjemna tutaj na Psim Parku. Ktoś się porozrzucał resztki mięsa, odpadów, które być może mogły stanowić zagrożenie dla zwierząt. Właściciele psów pytają, kiedy będzie szansa na to, żeby ta sytuacja była pod kontrolą, czyli pojawiły się kamery. W przeciągu kilku najbliższych tygodni mamy nadzieję, że uda się sfinalizować ten proces. Rzeczywiście też mieliśmy życzenie, żeby ten monitoring został zamontowany wcześniej, ale niestety z niezależnych od nas okoliczności proces się przedłuża. Chodzi o to, że musieliśmy pozyskać stosowne zgody budowlane, także od prywatnych właścicieli nieruchomości. No i w związku z tym nie udało nam się tego sfinalizować wcześniej. Mamy już niezbędne zgody, także myślę, że wkrótce sprawy zostaną sfinalizowane. Gdzie by się kamery miały pojawić? Ma się pojawić punkt składający się z kilku kamer. Jedna będzie pokazywała obraz całego psiego parku, ale także chcemy uzyskać obraz skrzyżowania ulicy Śląskiej z Henryka Sienkiewicza. Tam również mam zgłoszenia o nieprawidłowym zachowaniu kierowców i w ten sposób będziemy mieli te dwie sprawy pod kontrolą. Z czego to może wynikać, że po raz kolejny inwestycja, która cieszy się zaufaniem, a przede wszystkim popularnością wśród właścicieli psów, spotyka się z takim traktowaniem, że ktoś przychodzi złośliwie tutaj wyrzuca? No również dla nas jest to niezrozumiałe. Projekt został zrealizowany w ramach szanowskiego budżetu obywatelskiego, więc jest chciany, pożądany przez mieszkańców. Jest też używany. Tym bardziej niepokojące i niezrozumiałe dla nas jest to, co się dzieje. Nie jest to pierwszy incydent. Wiemy, że kamery są potrzebne, ale no mamy też obawy, że to nie do końca może rozwiązać ten problem. Nie wiemy, z jakich pobudek to wynika. Nie podoba nam się również, że no obiekt, który powstał siłą głosów mieszkańców, jest w ten sposób torpedowany. Oczywiście pracownicy Wydziału Merytorycznego monitorują w ramach możliwości, w ramach swoich obowiązków służbowych ten obiekt, ale też mamy prośbę do wszystkich mieszkańców. Jeżeli zauważam jakieś niepokojące zachowania, prosimy bardzo o przekazanie wszystkich sygnałów do Urzędu Miejskiego. Będziemy reagować na bieżąco.